Jesteśmy z Karoliną Kowalkiewicz po udanej walce na KSW 21. I Karolina, pierwsze jakieś wrażenia po walce, jakieś psychicznie po pierwsze, jak się czujesz, o czym teraz myślisz w tym momencie? Czuję się super. Myślę o tym, żeby jak najszybciej wrócić do domu. I tyle. Jasne, a powiedz mi takie jakieś krytyczne momenty tej walki, bo walka była ostra, dominowałaś w niej, ale też były momenty, kiedy były momenty zagrożenia dla ciebie. Powiedz, czy któryś z tych momentów, jakieś, które ci zapadły w pamięci teraz, w tej chwili, jak myślisz o tej walce? No pierwszy moment to był taki, kiedy Paulina mnie przewróciła, ale tam chwilę kontrolowała pozycję boczną, ale czułam, że fizycznie chyba jestem od niej silniejsza, no i że sobie dam radę. Później tam próbowała ciągnąć balach, ale też czułam, że nie wyciągnie jej. A właśnie to też zaskakujące, bo dużo osób twierdziło, że Paulina jest fizycznie silniejsza od ciebie. Zresztą w ogóle większość ludzi stawiała na Paulinę. Czy w jakiś sposób, nie wiem, czy byłaś tego świadoma i czy w jakiś sposób ci to przeszkadzało przed walką? Nie no, bardziej mnie to chyba motywowało, żeby utrzeć nosa tym, którzy we mnie nie wierzą. I to, że na przykład Paulina trenuje z Asią Jędrzejczyk i z nią sparuje, to nie znaczy, że ja mam kiepskich sparring partnerów. Ktoś tam w jakichś komentarzach napisał na forum, że u nas w Gracie Barra mamy super lekkich zawodników, najlepszych w Polsce i naprawdę ja też mam z kim sparować. Jasne. To ja w ogóle nigdy tego nie podawałem w wątpliwość. Mhm. Tylko wiesz, nie, bo też ja zadawałem tobie to pytanie i tak... czyli włodło cię? Trochę. A nie, no to wiesz, to z szacunku dla Asi Jędrzejczyk, bo ona naprawdę robi wrażenie. Ciebie nie miałem jeszcze okazji widzieć powiedzmy tyle nagrań, co jej, i dlatego tak w ten sposób to zadałem, bo po prostu dziewczyna robi wrażenie. Teraz na pewno jest też... Podobnie ludzie będą się o tobie wypowiadać i twoje przeciwniczki będą miały ten problem. Mówicie, wiesz, w ten sam sposób. Jeszcze do Asi mi trochę brakuje, ale... No nie, no to się okaże właśnie. A jest walka z Martą Chojnowską na horyzoncie. Mówiłaś na konferencji prasowej, że o niej nie myślałaś póki co, ale nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że Marta Chojnowska no to jest kreowana na taką trochę bardziej złą dziewczynę, taką ten, a ty wręcz przeciwnie, taka bardzo, bardzo taka sympatyczna pozycja. Znaczy nie mówię, że Marta jest niesympatyczna, bo też jest bardzo fajna, ale powiedzmy taką bardziej... pozytywną postać i czy myślisz, że to zostanie wykorzystane jakoś w promocji gali, że ona to... Tak, na pewno walka dobra ze złem. Nie no, żartuję, no może Martę tak kryją na taką straszną i złą, ale to jest naprawdę bardzo fajna i bardzo sympatyczna dziewczyna. Czy miałyście okazję się poznać wcześniej jakoś tak, dłużej? Tak, tak. Walczyłyście może kiedyś na jakichś w innych sportach właśnie? Nigdy razem nie walczyłyśmy. Okej, okay. I tak zastanawiam się coś tak na koniec, żeby tak jakoś to zakończyć w jakiś fajny sposób. Najpierw się zrobi cięcie, bo też jestem strasznie zmęczony. Cześć, coś mi przychodzi do głowy póki coś, bo ja już naprawdę jestem tak zmęczony, a właśnie, dobra. A jeżeli chodzi o ciężar taki promocyjny, bo prawdopodobnie na tym będziesz się skupiać teraz, nie mając przez te najbliższe miesiące czas. Jak myślisz, czy KSW, może nawet nie KSW, czy może ty sama i ludzie, którzy zajmują się twoim wizerunkiem i tak dalej, to znaczy przy okazji, wiadomo, że to nie ma jakiegoś super specjalisty od tego, czy po prostu myślałaś, żeby zacząć się w jakiś sposób kreować, wiesz, takie, wiesz, czasem pada jakieś jedno stwierdzenie, na przykład Polska Gina Carano, czy coś, i nagle wszyscy będą wrzucać na Onecie zdjęcia i tak dalej, wiesz, to jest nieuniknione w pewien sposób, zwłaszcza jeżeli będzie ci się dalej dobrze szło, i czy już myślicie o jakichś takich strategicznych działaniach? Nie, no jeżeli ktoś tam chce coś sobie wymyślać, no to niech sobie wymyśla. Ja jestem Karolina Kowalkiewicz i zostanę Karoliną Kowalkiewicz. Ale nie chciałabyś, w sensie nie chciałabyś, żeby na przykład twoje zdjęcia gdzieś tam na jakichś takich, nawet niekoniecznie, no bo wiadomo, wszyscy tam starają, no, mimo tego, że technicznie naprawdę niesamowicie się pokazałeś, to wszyscy bardziej pewnie stawiać, że uroda i tak dalej. Nie chciałabyś, żeby to się gdzieś tam pojawiło, jakieś wywiady gdzieś tam w jakichś mainstreamowych takich gazetach czy coś? Nie wiem, no na razie o tym nie myślę. Spoko. Dobra, to dziękuję ci bardzo za wywiad. Również. Bardzo fajna walka, jedna z naprawdę z najlepszych na tej gali. Gratuluję. Ja się cieszę, że się podobało i no, mam nadzieję, że pokazałyśmy razem z Pauliną, że no, kobiety też potrafią fajnie zawalczyć. No i że dałyśmy dobre przedstawienie. Tak, i dla Pauliny też, bo wielki szacunek, bo też fajnie się pokazała. Dokładnie. Dobra, dziękuję ci bardzo. I miłej podróży. Dziękuję bardzo.